Cześć, tu Natalia z projektu Natura. Dziś opowiem Ci prosty trik z użyciem jednego naturalnego produktu, który pomoże Ci w długotrwałym utrzymaniu ładnego zapachu w łazience. Chyba każdy z nas lubi mieć czysto, choć jak sądzę, naprawdę niewielu z nas lubi sprzątać. Wiesz jednak, co jest najlepsze? Czyszczenie łazienki wcale nie musi być udręką. Możesz sprawić, by Twoja łazienka pachniała świeżością niemal bez żadnego wysiłku. Chcesz się dowiedzieć, jak tego dokonać? Opowiem Ci w dzisiejszym wideo. Nawet jeśli łazienka nie jest Twoim ulubionym miejscem w domu, to na pewno tak jak wszyscy uważasz, że jest czysto dopiero, kiedy wysprzątana jest łazienka. Zazwyczaj w domu są dwa pomieszczenia, o których czystość i porządek dbamy szczególnie, a jest to właśnie kuchnia i łazienka. Obecnie na rynku możemy kupić wiele najróżniejszych produktów, dzięki którym łatwiej jest nam utrzymać przestrzeń do życia w czystości. Począwszy od odświeżaczy powietrza, po pachnące wkładki i inne produkty, które na pewno znacie z supermarketów. W dzisiejszym filmie nauczę Cię jednak, jak sprawić, by przy pomocy jednego niedrogiego, łatwo dostępnego i skutecznego produktu Twoja łazienka zawsze przyjemnie pachniała. Do tego celu będziecie potrzebowali jedynie olejku. W celu przygotowania domowego odświeżacza powietrza potrzebujesz jednej rolki papieru toaletowego, oliwkę dla dzieci lub dowolny olejek eteryczny. Zapach, który wybierzesz, będzie się utrzymywał w Twojej łazience przez długi czas, więc rozważnie wybierz ten, który najbardziej Ci się podoba. A oto wskazówki. Za każdym razem, gdy zmieniasz rolkę papieru toaletowego na kartonowe wnętrze rolki, zakrop kilka kropli olejku. Nie potrzebujesz wiele, wystarczą Ci 3 do 5 kropli. Umieść rolkę w uchwycie jak zwykle i gotowe. Od tej pory zawsze jak ktoś będzie korzystał z toalety, ruch odwijanego papieru uwolni ładny aromat. Łatwe, prawda? W celu utrzymania zapachu na dłużej zamknij drzwi od łazienki. Oprócz tego, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów, regularnie wyrzucaj śmieci oraz czyść łazienkę przynajmniej raz w tygodniu. Regularnie myj lub wymieniaj szczotkę do toalety. Widzisz? Te proste sztuczki na pewno pomogą Ci utrzymać łazienkę w czystości. Jeśli będziesz postępował zgodnie z tymi wskazówkami, w Twojej łazience już zawsze będzie się unosił przyjemny zapach ulubionego olejku eterycznego. Czy znasz jakieś inne triki na utrzymanie w łazience ładnego zapachu? Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał Projekt Natura i udostępnij go znajomym. To pomaga nam się rozwijać. Pozdrawiam!